No i kolejny przystanek na mapie programu Solve for Tomorrow. Tym razem wylądowaliśmy w Gryfinie, a dokładnie w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Aleksandra Omierczyńskiego, gdzie czeka na mnie ekipa ze Steam Team, która opracowała projekt w dziedzinie klimatu. Zobaczmy, kim są. Jestem Marysia, moją pasją jest muzyka i gram na skrzypcach. Mam na imię Dominik, bardzo lubię nauki ścisłe, takie jak chemia, biologia. Ja mam na imię Patrycja, bardzo mnie interesuje architektura. Jestem Olek, interesuję się naukami ścisłymi. Lubię także czytać książki, szczególnie kryminały. Nasz projekt polega na zmniejszeniu czasu kompostowania biodegradowalnych odpadów. Dzięki naszemu urządzeniu chcemy ograniczyć używanie sztucznych nawozów. Nasze urządzenie jest skierowane do osób uprawiających rośliny zarówno na ogrodach, jak i na balkonach. Mój udział w projekcie pozwolił nauczyć się nowej metody myślenia, którą jest design thinking. Nauczyłam się współpracować z innymi ludźmi i dostrzegać ich pomysły. Udział w programie rozwinął u mnie umiejętności pracy w grupie, dzięki czemu mam szersze spojrzenie na świat. Według mnie warto jest wziąć udział w takim programie, ponieważ pozwala on nam na sprawdzanie swoich umiejętności w ekstremalnych sytuacjach. No to, moi drodzy, żegnamy się z Gryfinem. Przepiękne miasteczko blisko niemieckiej granicy nad Odrą. A teraz jedziemy dalej. Ciekawe, co nas czeka na mapie programu Solve for Tomorrow.